co to był za mecz, co to były za emocje. Bayern Monachium pewnie wygrywa z RB Lipskiem 4-1. W tym bramka Roberta Lewandowskiego w 12 minucie z karnego, ale Robert miał szansę na zdobycie kolejnych goli, natomiast został ściągnięty z boiska. Dużo zmian, ogromna rotacja i po stronie Bayernu, i po stronie RB Lipska. A jak widać, już wkrótce mecz z Barceloną 14 września. No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat spotkania Bayern kontra RB Lipsk zrobimy sobie analizę tego meczu, bo może to być taki papierek lakmusowy przed spotkaniem z Barceloną. Chociaż moim zdaniem Bayern Monachium pokona Barcelona, bo to nie jest ta Barcelona no, z Messim, ale w ogóle silna taka Barcelona, jak jeszcze to było 2 lata temu. Więc mamy tutaj pewne zwycięstwo Bayernu 4-1 z RB Lipskiem. Co ciekawe, Sabitzer wszedł też w tym spotkaniu. No jest to ciekawe, ponieważ były takie informacje przed tym, jak Sabitzer przyszedł do Bayernu, a przyszedł z RB Lipska, że może nie wystąpi w tym meczu, tak, że będzie gentleman's agreement, czyli porozumienie takie dżentelmeńskie, że nie wystąpi w tym spotkaniu, w tym meczu. Ale widać było, że jeśli chodzi o niektórych zawodników, chociażby Paulsena, gotowała się tam krew, jeśli chodzi właśnie o Sabitzera. Wściekli, że on poszedł dalej wyżej do Bayernu, a oni zostali w RB Lipsku. Mało tego, no też odszedł trener. Natomiast, no rzeczywiście Sabitzer był, występował, dobry jego występ, dobry mecz. Zresztą ja mówiłem, że to jest dobry praktycznie transfer. Był praktycznie tutaj zamieszany przy bramce i też rzeczywiście walczył, starał się, chociaż był zbyt krótko na boisku, żeby można było ocenić jego cały występ. Mamy tutaj bramki Roberta Lewandowskiego w 12 minucie, Jamal Musiala zdobywa bramkę w 47 minucie, Leroy Sané zdobywa bramkę w 54 minucie oraz Erik Maxim Choupo-Moting w 91 minucie, ale bramka Choupo-Motinga to jest praktycznie bramka do pustaka, na pustą bramkę akurat tutaj zaspała obrona RB Lipska, więc to był niejako obowiązek Maxima Choupo-Moting, żeby pokonać bramkarza. Mamy już taką sytuację stuprocentową, że naprawdę ktoś nawet chyba nie jest piłkarzem, to powinien to zdobyć takiego gola. Tym bardziej od zawodnika występującego w Bayernie tego się oczekuje. RB Lipsk zdobył bramkę w 58 minucie Konrad Laimer, a także padła jeszcze jedna bramka, ale ona ostatecznie nie została uznana. No Konrad Laimer rzeczywiście zaskoczył tutaj bramkarza Neuera, nie dosiągnął tej piłki, dobrze się rzucił, no i padł faktycznie gol. Zobaczmy sobie, jakie są wiadomości. Robert Lewandowski z kolejnym golem, Bayer lepszy od RB Lipsk, Bayer gromi w hicie Bundesligi, Lewandowski powinien mieć hat-tricka. No tak, no ale został ściągnięty praktycznie z boiska. Niemcy dostrzegli nową rzecz w grze Lewandowskiego, w przeszłości byłoby to nie do pomyślenia. Przede wszystkim to są asysty, tak? Skandaliczne sceny podczas hitu Bundesligi, ochroniarz przekroczył granicę. Dobra, to tam jest nieistotne, co zrobił ochroniarz tam. Najważniejsze tutaj, jeśli chodzi o mecz. Zobaczmy sobie tutaj, jeśli chodzi o to spotkanie, analizę, statystyki. Oczywiście statystyki nie grają, ale warto na nie praktycznie tutaj rzucić wzrokiem. Strzały 10-18, strzały na bramkę 4-6, posiadanie piłki 5-5. No RB Lipsk był gorszą drużyną w tym spotkaniu, ale RB Lipsk to też duże straty. No zobaczmy sobie, odszedł ich trener, który tak naprawdę no, ciągnął też w dużym stopniu tą drużynę. Odszedł Sabitzer, też tam były problemy zdrowotne, więc tutaj dużo zmian. Jeśli chodzi o RB Lipsk, tego można było się spodziewać, może nie aż takiego wysokiego zwycięstwa, ale można było się spodziewać, że Bayer akurat pogromi, wygra z RB Lipskiem. Inna sytuacja byłaby rok temu, tak? Wtedy miałbym pewne wątpliwości, czy zwycięstwo mogło być w Bayernu 2-1, ale teraz nie ma tutaj wątpliwości. Jak wygląda tabela? Pierwsze miejsce Wolfsburg, drugie miejsce Bayern Monachium, trzecie Borussia Dortmund, to też było fajne spotkanie. Czwarte miejsce Mainz, piąte Freiburg, szóste Bayer Leverkusen, Köln, siódme i tak dalej. No Borussia też tutaj fajnie, po prostu był fajny meczyk, jeśli chodzi o Borussię. Zobaczmy sobie, Borussia wygrała 4-3 z Bayerem Leverkusen. Jaka przewaga tutaj, tak, Bayer Leverkusen wygrywał, potem Borussia ostatecznie odrobiła straty. No i Erling Haaland, który zdobywa bramkę w 37 minucie, w 77 minucie z karnego. No ale to naprawdę, to był świetny mecz, trzymający w napięciach, w emocjach do samego końca. Zobaczmy sobie na składy jeszcze Bayernu Monachium, jak wyglądało to spotkanie.
Tu widzimy oczywiście RB Leipzig, dużo zmian. Zobaczcie, Angelino schodzi, Laimer, Orban, Olmo, Silva. No, mnóstwo zmian. Tak samo po stronie tutaj Bayernu Monachium, Lewandowski schodzi, Thomas Müller, Gnabry, Goretzka, Pavard. Tutaj bardziej zmiany, jeśli chodzi o Bayern Monachium, to były zmiany taktyczne, żeby zachować tych zawodników na Barcelonę. A więc, chociaż moim zdaniem, no co to jakie mogłoby się wydarzyć strasznego, tak? Robert Lewandowski powinien dograć do końca tego spotkania. Natomiast rzeczywiście pościągał tutaj tych zawodników. No pewne zwycięstwo, pewna tutaj sytuacja. Dobrze, że też Zane się wpisał na listę strzelców, bo dawno po prostu go nie było. Gnabry, kiepski występ tego zawodnika i też tam były problemy zdrowotne, kontuzje. Ja nie wiem, ciągle ma jakieś problemy chyba z wagą, tak? Może, nie wiem, jaką ma wagę, ale mi się wydaje, że coraz bardziej okrągły jest. Czy tam ma jakieś po prostu problemy genetyczne, jakieś tutaj zdrowotne, no, nie posądzam go o to, że się objada, ale to może wpływać na jego tutaj, no to jest jednak profesjonalny klub, tak? No takie rzeczy to absolutnie co niedopuszczalne. No ale okej, Pavard, dobry występ, mega zmęczony, praktycznie schodził z boiska, dużo się napracował. Alfonso Davies, to co praktycznie odprawiał ten Alfonso Davies w tym meczu, tak? Dogonił zawodnika z RB Leipzig. Zabrał mu chamsko praktycznie piłkę, a następnie poszedł z tą piłką na boisko przeciwnika, tak? No coś nieprawdopodobnego, to powinni pokazywać na jakiś materiał, jakieś szkolenie, wzorowy przykład. Był na połowie przeciwnika, padła kontra, dogonił przeciwnika na swojej połowie, zabrał mu tak piłkę po chamsku, ale czysto, tak? Wyglądało to tak po chamsku, ale oczywiście czyściutko. Następnie zabrał się z tą piłką i poszedł na bramkę RB Leipzig. Natomiast co tutaj warto wspomnieć, nie lubię o tym mówić, bo uważam, że takie rzeczy nie grają, typu boisko, warunki atmosferyczne, śnieg, deszcz, wiatr i tak dalej. Natomiast no, boisko, jeśli chodzi o RB Leipzig, tragedia, to było kartoflisko, tak? To nawet nie jest kwestia tego, że boisko było źle przygotowane. Przecież jak oni tam kopali, to całe po prostu kopy w ziemi wylatywały. Tak jakby ktoś wykopał całą grządkę tak, rośliny z ziemią. No to jest jakaś tragedia. Nie wiem, bo RB Leipzig profesjonalny klub i tak dalej. Jak to funkcjonuje, jak to wygląda? No gdzieś tam jest po prostu problem po stronie osoby, która zarządza tą murawą, ale to była tragedia, tak? No kopnął praktycznie w murawę, wyleciało praktycznie tutaj z 30 centymetrów tej murawy razem z ziemią. No więc to wyglądało bardziej jakby grali na jakimś torfowisku, na jakimś mchu. No ale to pomijam jakby tą kwestię. No i tak właśnie wygląda sytuacja. Thomas Müller, też dobry występ tego zawodnika. Robert Lewandowski miał sytuację stuprocentową. To kolejny mecz, którym praktycznie nie wykorzystuje tych sytuacji stuprocentowych. Co prawda zdobył gola z karnego, ale to też była oczywista sprawa, ale był mocno skupiony. Kurczę, miałem wrażenie, że Gulacsi może to obronić, a jednak Robert Lewandowski tutaj pokonał Gulaczego. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o drużynę Bayernu Monachium. Zobaczmy sobie, wszedł Poulsen, Forsberg, Haidara, Gwardiol, natomiast po stronie Bayernu wszedł Süle, Choupo-Moting, Sabitzer, Musiala, Stanisic. Widzę, że na Stanisicza strawia tutaj trener RB Leipzig, trener Bayernu Monachium, były trener RB Leipzig. Natomiast Stanisic moim zdaniem nie powinien wyjść na mecz z Barceloną. Süle, też dobry tego zawodnika mecz, ale też tak mówię, no, nie ma co oceniać tych zawodników, bo oni byli zbyt krótko na boisku. Dobrze nie wystawił Sara czy Kwasiego, bo to byłaby tragedia. Oni się absolutnie nie powinni pojawić ani w tym meczu, ani też w następnym meczu z Barceloną. Choupo-Moting, moim zdaniem można go uhonorować, bo jednak wszedł, dał zmianę, zdobył bramkę. Nieistotne, że na pustaka, sam fakt po prostu wpisał się na listę strzelców, tego się od niego oczekuje. Tak więc w akcji to wygląda. Tutaj mamy Jesse Marsh i Nagelsmann. I Nagelsmann po stronie. Ja bym powiedział też jeszcze na jedną uwagę, że zwrócił uwagę na jedną fakt. Wydaje mi się, że RB Leipzig nie gra w futbolu teraz tego trenera, a więc Jesse'ego Marsha. Oni dalej są zafiksowani, dalej są w tym systemie stworzonym przez Nagelsmana. Chyba będzie wymagało to wiele praktycznie meczów, żeby przeszli w ten system Jesse'ego Marsha, bo jak się patrzyło na grę RB Leipzig, dalej mają, no oczywiście no, tego się nie wypleni, tak? Natomiast dalej po prostu widać, jest to system Nagelsmana. No to nie zaskoczy, to musi być po prostu zupełnie inny gra. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale Nagelsmann powinien wygrać to spotkanie, bo wcześniej pracował w RB Leipzig, znał słabe punkty RB Leipzig i mógł je wykorzystać. Teoretycznie tak, tak? Natomiast czy do końca?
Moim zdaniem na przykład był błąd, jeśli chodzi o wprowadzenie Sabicera, bo wiadomo, że koledzy będą kopać, tak kontuzjować, będą wściekli, że przeszedł do Bayernu, a Sabicer jest potrzebny chociażby na taki mecz jak z Barceloną, więc moim zdaniem to nie było do końca dobre rozwiązanie. Może on pomyślał w ten sposób, że Sabicera wystawi, bo Sabicer zna słabe punkty RB Leipzig i będzie mógł dograć piłkę, no ale to też tak nie wyglądało, także sam Sabicer wyjdzie i rozszyfruje wszystkich zawodników. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, trzymajcie się.